Wiele razy to mi się zdarzyło, wiele razy przeżyłem to w swoim życiu, że duch mówi do człowieka. Może nie ja powinienem to oceniać, ale wiele razy miałem coś takiego na ambonie albo w konfesjonale, zwłaszcza w konfesjonale, że jesteś jakby słuchaczem siebie samego, że tak jakbyś samego siebie słuchał i był ciekawy, co zaraz powiesz. Nie masz pojęcia, jakie będzie następne zdanie, ale je słyszysz. Że jesteś narzędziem. Wiele razy mi się to zdarzyło. Efekt takich słów często po ludzku to była masakra. Bo ktoś posłuchał i poszedł za tym i wreszcie kogoś zostawił po latach katorgi. Albo ktoś poszedł wreszcie na policję i potem rodzina mówi, co ty robisz, własnego ojca wsadzasz do więzienia. Więc po ludzku to była masakra. Natomiast to duch mówi do człowieka. Więc wiele razy mi się coś takiego zdarzyło, że te słowa Ewangelii wypełniały się do końca. Ten fragment, z którego jest zaczerpnięta dzisiejsza Ewangelia, to jest 10 rozdział Ewangelii według Mateusza. To jest wielka mowa misyjna. To jest wybranie apostołów imiennie przez Jezusa. I teraz idźcie. Idźcie, bo żniwo wielkie, robotników mało. I smaczku dodaje fakt, że idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Nie idźcie do pogan, idźcie do swoich. I nagle dzisiaj rozpoczyna się ten fragment: bądźcie nieskazitelni jak gołębie, przebiegli jak węże. Szok. Wobec swoich? Będą was wydawać sądom, do synagog będą was ciągnąć. Dopiero potem zaprowadzą was do pogan. Przypomnij sobie, co zrobili z Jezusem, nie? Najpierw przed swoim sądem go postawili, a potem zaprowadzili go do poganina, do Piłata, bo my mamy prawo, według prawa powinien on umrzeć. A co złego zrobił? Będą was swoi wydawać, swoim. Miejcie się na baczności przed ludźmi, przed swoimi. Szok, prawda? Patrz na Jezusa. Właśnie Jego to spotkało. I teraz pytanie, po której stronie ja jestem? Kiedy mówię o sobie, ja jestem wierzący, kiedy opowiadam innym o wierze, czy jestem jak Pan Bóg z pierwszego czytania, cichy, łagodny, pełen cierpliwości, wyrozumiałości, który odwraca swój gniew? Czy też sztandar wiary musi być po mojemu, Polska dla Polaków, tylko Polak to katolik? Po której stronie ja jestem? Czy jestem jak Pan Bóg? Czy mam wiarę według swoich wyobrażeń?